Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z serii Scrap Mechanic, budowanie maszyn i ze mną jest... Sam gram? O, ty kurde, Mendo najgorsza. Co? Nie, no co za bot mnie zrzucił? Cześć diabeł, więc tak, kontynuujemy dzisiaj odcineczek. Dokładnie. Wspólnie we dwóch. Nikogo więcej tu nie ma. Nikogo tu więcej nie ma, miło ci. Ale się ładnie zachowaliście, wiecie. Więc ten, my będziemy tutaj budować, tak, będziemy sobie budować i rozbudowywać tą fortecę, a później będziemy ją, ten, niszczyć chyba. Także ja proponuję zrobić... tak naprawdę, nie później. Aha, no tak, rzeczywiście. Ale to ja bym proponował tu zrobić ogródek na przykład, skoro jesteśmy tu tylko we dwójkę. No tak, to ja bym zajmę się tą drugą stroną. Ty tam, a ja tutaj, nie? Dobrze, no to mam akurat jeden. Bo uważam, bo tu winda może przywalić za chwilę. Wysłałem windę, ale to jest ta, co ona sama leci i w ogóle ten... Zdejmujesz ją z podnośnika, a ona już leci. A, czyli tak bez 2 na 10, bo bez... Jest włączona od razu, nie? O, cześć Piotrek. Ale to tylko winda. Okay, to tylko winda, wiesz? Szukam tej dobrej windy i nie mogę znaleźć. Tu nikogo nie ma przecież, my tylko sami gramy przecież. No, i ta dobra winda też jeszcze działa? Nie. Zaraz musimy to wymyślić, jakiś ładny ogródek. Ja powinienem mieć to. Mogę tam zrzucić, zejść na dobra, jak potrzebujesz. Nie masz windy, to mogę zejść. Jestem już. Tak, dobra, okej. Okay. Leci. Dobra. A ty co tam widziałeś? To ogródka nie widziałeś? Wiesz, ja tak nie mogę, bo tak musisz sobie tam coś swojego wymyślić. Tylko nie szkaluj mnie tutaj, czemu mnie szkaluje? Nie, nie szkaluję. Szkalować to można tylko jedną osobę w internecie. Manojko. O. Wow. O nie, ale mu pocisnął teraz. Jak on obejrzy ten odcinek. Nie obejrzy. Nie obejrzy, myślisz? Tak. Co ja zrobię coś jak takiego? Jak obejrzy, to nie pozdrawiam Manojka. Nie pozdrawiam go? Jaki hejt w sieci straszny. Czemu mu taką krzywdę robisz? Czy on ci coś zrobił? Nie. Skąd ta nienawiść? Właśnie. Zostałem wychowany. Patrzcie, zrobiłem na windę awaryjną. Nie zostałem wychowany? O, tak zostałem wychowany. A tak zostałem wychowany, no rozumiem. To nieźle. Cześć, to walczyć na ulicy. Temu, nie wiem, czy mi krzywdę zrobić? Myślałem. Nie, szukam miejsca wolnego pod budowanie. A, dobrze. Wiesz, ja to robię terrarium, także spokojnie. Wow. Terrarium? Ja zbudowałem windę awaryjną, jakby ktoś potrzebował lecieć jak wyżej. Awaryjnie. O, awaryjnie. To akurat na ogródek się będzie wychodziło. Tak. Nie wiem, przytrzymałeś tutaj czymś? Tak, ona jest przyspawana. Ale fajnie. Ja nie wiem po co, ta winda, naprawdę. Jak to nie wiesz? Paweł, co ty? Weź się wywinduj, o. Jak to mówią. No to nieźle. Tak mówię? Coś tu tak ten, to pogadali. O, taki coś parę. Czuje szkalowanie. Coś, skoro tak mówią, to ja się nie spinam. Jak tak mówią? Niech mówią, co chcą. Tak jest. Nie da się. Ludzie niech swoje mówią. Jak no. Mówią. Jedni się lubią, a drudzy czubią. Tak. Tak jak już szedłem tak. Jedni idą do kibla, to się gubią. Tak. Tak, tak, oczywiście. A jak śpiewają, to mówią, no nie krzyczą. No nie krzycz. Nie krzyczy, jak się mówi. Nie dryj się. Kto się lubi, ten się czubi. Nie dryj się, nie? No. No, to ważne, że się dogadaliśmy. Tak jest. No i pizza. Zawsze znajdziemy wspólnie języki, chłopaki. Jej. Nie, wolę twój. To nas... Aha. No, to jednak nie zawsze. Nie zawsze. Czyli to różnie w życiu bywa. Masz tam problem? Mam do ciebie podejść? No. Podchodź, proszę bardzo. Nie, żartowałem. Stój za tą szybką. Szybciej stój, typie. Szybciej stój za szybką. Co on tam robi? Za szybką stoisz, gościu. Z kwiatów szak. Ale czołki się trzymają. To, co oni tam robią? Nie wiem, coś tam kombinuje, Peter, gościu. Coś McConaughey. No jak to, ja tutaj robię maszyny różne takie. Ten koleś tak? Coś tam kombinuje, tyle ci powiem. Robię tu kapsułę na przykład. Trochę się ten... Nie no, muszę to zepsuć chyba, bo laguje. Ja zaraz coś wymyślę. Dobra. Jest bardzo dużo takich rzeczy, o których ja nie mam pojęcia i to jest trochę irytujące. A to ten, miej pojęcie i po problemie. Człowieku, nie irytuj się. A tu można szklarnię zrobić w ogóle, przecież to jest idealny pomysł. No mówiłeś coś, że będziesz robił szklarnię, myślałem, że będziesz robił szklarnię. Nie, ja mówiłem, że będę robił ogródek, ale w sumie można zrobić szklarnię ze szkła. Szklarnię ze szkła? Nie, to szklarnię. Bez sensu szklarnię ze szkła robić. Patrz. W ogóle widziałeś kiedyś taką? Właśnie. Tak się składa, że... Co ci się składa? Nie, prawda. Co ci się składa, to może być problem. Zaraz ci się nos złoży, typie. No.
No, poskładać cię tam? No. No to nieźle. Tak, bo się tu podłącza teraz, o. Klik. Podłącznikiem? Podłącznikiem. Nie. Skądże? Czekaj, to może więcej mocy tu dam. O nie, dziura w podłodze, panie pilocie. Dziura w podłodze. Ha! Kręć dziurą swoją. O nie, to już nie. Ale nie, no tak nie brzmiało. Nie, co? Zszaniłeś już po całości. Teraz. Jasne, najlepiej na mnie, nie? Tudik. No nie. Bolsdik, tak bym powiedział. Wow, okej. Ja tu zrobiłem rakietę taką, że można ją wysłać w kosmosy. Jest motyw ognisty, ma to też jest szybsza dzięki temu. A, no tak? to jest ten motyw fajny, tak? I rockmanierska też jest. Dobra, moja szklarnia jest teraz bardziej szklana. Klana szklarnia. Szklana. I co tak laguje, hallo? Nie wiem, ja nie mam. Wiem co laguje. To. No. Nie, bo tu ta twoja szklarnia tam ma sufit, nie? I on tam, wiesz... A, nie, ale nie on współpracuje z tym. No, czy spadły FPS? Nie to, że laguje bardzo, ale spadły. Za blisko duża. Co to jest grane? Czemu to się drze ten silnik? Zrobiłeś płaski teren przy suficie i dlatego. Wiesz. Jakbyś mógł jednak usunąć sufit, to by było super. I zrobić go niżej, na przykład. Będziemy o, na przykład. Albo w ogóle bez sufitu, więcej światła będziesz miał w szklarni. Wiesz. Ale to przecież musi być sufit w szklarni. Nie, sufit nie potrzebujesz w szklarni. Sufit możesz mieć w domu. Nie, chłopaki, nie. Sufit możesz mieć w domu. Ale tak. No i ten, sens się zrobił sam. Wyjaśniłem typa, co, nie będę ten... No, powiedzmy. Nie? Kurczę. Bardziej wytłumaczyłeś. Tak. Dobrze. Prawa się rypła. Ej, bo wiecie co, bo ja się obawiam, że te silniki, co my mamy, to one nie wytrzymają takiego czegoś, że my tak budujemy dużo. Mówisz, tak trzeba dobudować troszeczkę silniczki? Jak macie okazję, to jakieś silniczki w górę, takie... Taktyczne? Znaczy, to ten, to spokojnie, nie? Budujcie. Lepiej jakieś fajne rzeczy, nie ciężkie. Nie no, jak nie ciężkie, a fajne? To tak, wiesz. Nie, 2 na 10. To jak wiesz? To? Nie musi być ciężkie, żeby było fajne, ej. Jak nie? Musi być ten, konkret. Co musi... W Skrab Mechaniku muszą być konkretne rzeczy, nie popierdółki takie. Jeden rabin. Z drugiej. Nie zaczynaj z rabinami. To już jest, wiesz, przegadany temat po prostu. Okej. Okay. No, Paweł nie zna tematu rabinów. No i nie zna. Można o nim porozmawiać? Porozmawiajmy. Tak? Znaczy, wiesz co, patrz, Paweł. No bo... Patrz, jak mam na przykład dach, nie? Tak. Teraz. No to Piotrek mówił, że laguje niby, nie? No. No i ogólnie laguje. To jest tak, ja że... tego budujesz dalej. Tak, to jest jedna sprawa. No. A druga sprawa jest taka, że jeden rabin powie ci, że on laguje, nie? No. Ale drugi rabin zaś powie ci, że on nie laguje i nie masz się czym martwić. I teraz w twoim interesie leży, Pawełku, mój kochany, żebyś musiał... którego rabina posłuchasz, prawda? Bo jeden rabin może ci kłamać, mówić nieprawdę. Zaś drugi rabin również może kłamać. Ja powiem tak, nie, on mówi prawdę, weź przestań budować ten sufit, bo już mam 50 FPS. No poważnie, już mam 17. Ze 150. Garni ten sufit, typie. Jest, tu mam 20. O. Wow. Nie mam już sufitu. Jak to? To co teraz laguje? Nie ma już... Paweł, a ty co zbudowałeś? Nic, ale patrz, sufit się usuwa, widzisz? O. Proszę bardzo. Naprawdę? Nie, za dużo jest tam tego blisko. Uwalniam wasze kartki. Kurza mnie ten hałas. Ty poważnie nie czujesz tych lagów, diabeł? No nie. No nie. Nie, no Sims leci, serio. O, 70. Nie spadają ci w dół? Nie. Ja wiem, że możesz mi tam 150, ale nie wpadły ci do 70 znaczy, na przykład. To dobra, teraz odczułem. Wiesz, no ja mam 17, nie wiem co się dzieje. Coś tutaj zepsuło system. Tak, pewnie. Musimy bardzo delikatnie powoli. Oj, teraz zaczynam czuć. No. Ale co zepsuło? Dlaczego? Przy dachu nie ma już. Właśnie. To a, ta ściana to czemu ona jest luzem? Która jest luzem? Która ściana jest luzem? Ta! A ta? Nie, ta nie jest. Dużo jeszcze masz luzem rzeczy? Kribos, wiesz nie wiem. Ej, ale nadal coś jest nie tak. No, to po prostu musimy z tym grać jakoś. Może nasz ogólna wielkość naszej tej już się... Ja patrzę, może... No, nie, no to Skrab Mechanik chyba. O, puściło chyba. O, puściło, bo obtłukłem to wszystko młotkiem, wiesz? Nie, tutaj nie. Jest nam jedną ścianę, wiesz? Że testowanie nie puściło. Nie puściło. Dobra, no to jest taka szklarnia do połowy. A te tutaj, to coś, to... A dobra, to nie. Tu są takie właśnie, takie.
takie wszelakie różne rzeczy. Overfall po prostu. No, myślę, że tutaj... W ogóle pokażę wam latającego Holendra. Bo tam jest winda jeszcze jedna, nie? To ja do niej pójdę. Ja ją wyłączę. Myślisz, że to ona może? Są ten... Gwiezdne wojny? Nie. I latający Holender, wiesz skąd się wziął? To jest sosna Kanady, holenderska. Jest latająca. Aha. Sosna, która rośnie z góry nogami. I ona jest holenderska teraz, tak, Holendrem. Tak, bo jest latający Holender. Latający Holender, tak. I ogólnie ludzie też mówią, jest taka przyprawa jak Holendra. To jest... O Holender. To chodzi, że tak naprawdę to jest Holendra, a nie Holendra. I ona jest różnie... Do Red Bulla jest na przykład dodawana, bo on dodaje skrzydeł. Aha. Paweł! Tak? Czemu kładziesz doniczki na suficie? Nieprawda. To one mogą lagować. Nie, to ta maszyna, bo widzisz, a on się oddali tą maszyną. A może Piotrek te wielkie, połączone, ogromne rzeczy, które tu zbudowałeś? Nie. Ja tu tą windę muszę ten. Nie, tą windę trzeba przesuwać, bo ona jest teraz za blisko drugiej naszej windy tutaj i dlatego tak. O, widzisz? Patrz. Wywaliłem windę. Bo ja pierdykam. Ale to razu... tylko trochę, nie? Ale dalej ten problem pozostał i ten kluczowy. Nie, 8 dych jest teraz. Tu chyba u was. Czemu hoster ma zawsze tak spierdzielony, panowie skrapowie? No co to, no, dobrze jest. W życiu bywa różnie, raz dobrze, raz nie. Dobra, złapcie się czegoś. Czekaj chwilę. Proszę coś siąść gdzieś na czymś. Złap mnie. Nie, sam się złap. Dobrze, już jestem złapany. Użyj krzesła. Ja poprawię zaraz FPS. Po prostu tutaj musimy przeparkować się troszeczkę. Ojej, Maria. Dlaczego się przyparkowywał? No i od razu lepiej, mam 50 FPS-ów nagle, bo ta gra tak marzy, to wiesz, tu nie do... O, już nie mam, no nieważne, jak siedzę na fotelu, to mam. To... O, mam 70! To quality odcinek, weź go usiedzenie na fotelu odcinek. Nie no, wiesz, ja tak mogę grać, to nie jest tak źle. Dobra, czekaj. Nagrywam 60 FPS-ów w 17 FPS-ach. No to rzeczywiście, no tragedii nie mam. Na szczęście mam 69. I mówię serio. Skitu. Ja to nie wiem, co się dzieje. Czemu to jest winda? Czemu ktoś tą windę otworzył? Do kwiatuszki. Kolenderska sosna. Kolenderska. Ja może usunę tą kładkę, bo ona tutaj niepotrzebnie... Jaką kładkę? Zostaw ją! Ja tu buduję, to jest projekt mój. Halo. Aha. Jak to spadnie, to dopiero będą lagi. Oprzę o podłogę. No co ty, proszę cię. No. Będę na dole, a nie u góry. No nie, no w sumie tak, bo w tej grze tak jest, że jak nie patrzysz na coś, to to nie generuje lagu. Oczywiście. Sprawdzaliśmy już nie raz. Piękna faktycznie gra. Tak jest. Dlatego jak spadnie coś na podłogę, to wcale nie trzeba skakać i tego usuwać. Dokładnie. No trzeba. Tak. Może to dlatego laguje, że trzy osoby jednocześnie budują. A może to dlatego laguje, że to kurde jedno koło nam się obróciło, w ogóle patrzcie jak. W drugą stronę. Się obróciło. Tak, zmotkuję. I sobie. O! A nie, chłopaki, co wygadają. No ale nie, średnio. To nie to. To nie to, czekaj, może... O, ale tutaj... holenderską wyścigę zrobię. Już nie? Też tu jest nie tak. Coś jest. Coś jest na rzeczy. Ja nie wiem, czy ta winda tutaj nie ten... No, ja ją wywalam z tą cześć. Nie, to nie ona. No, no jednak ona jest potrzebna. 80? Jest! 85? Poprawiło się jakby troszkę. No, no 40 FPS podskoczyło. No, ta winda coś tutaj psuła. Wiem co chyba. Na diabeła zrzucali. No przecież to ty budowałeś szklarnię obok niej. To na pewno twoja wina. Twoja wina, bo szklarnię żeś postawił za blisko. Za blisko windy była szklarnia. Spalimy ci te kwiatki, zobaczysz. No. Frajerze. Możesz ty, czekaj. Patrz, podłogi nie ma. Patrz. Nie żartowałem, nie będę cię usłyszał. Patrz. Proszę budować. To jest noga. To jest kopnij się, frajerze. Ten. No ty gnido. Go Power Rangers. Dobra. Dobra, czekaj, wracając do budowania. Czekaj, to miałem odciąć, nie? W końcu chyba, tak? Nie pamiętam. Nie wiem, to nie miałeś tego odciąć, ja to postawię, to totalnie nie krzyż, czego nam nie ucięte totalnie miało być. Cucumber Box, przecież to jest to, co zawsze potrzebowałem. Cucumber Box? Tak, skrzyki z ogórkami, ja oczywiście. Cucumbery chcesz, potrzebujesz? Dobrze. Cucumbery, bery kuku. No i tutaj jeszcze. Co tam, Paweł, budujesz ciekawego? Trzeba będzie kręcić tak, że się nie da przejść, tak? Hardkorowa maszynka, tak? Super, Paweł. Ale ogurasy, trzeba będzie rozwalić, zanim się przejdzie tutaj. Świetnie. Trzeba będzie po kolei usuwać, mówię to tam. Ci. Aha. Co wy robicie, chłopaki?
Takie różne, tu silniczek postawię, o. Tu silnik, tam silnik, tu bum, tralala. Nieźle wam postawię idzie. Postawię tu. Mogę włączyć? Nie mogę włączyć, nie mogę. Ty. Też bym chciał włączyć. Ja już włączyłem. Ale co ten Piotrek robi? Ja jestem bardziej ciekawy. No krzywdę nam będzie chciał zrobić, to jest pewne już. No. Jestem przyzwyczajony do tego, że on jest bardzo agresywnym człowiekiem. Nieprawda! Kopaj dupę, tak zwaną. To jest moja maszyna autorska. Kopaj dupa. Kopaj dupa? Gdzie jest kopaj dupa? Zaraz zrobię. Poga, kopaj dupę. Tak, to się tu włącza, to się tu włącza. Ej, co tu się dzieje? Winda w dół, w górę. I tu się włącza, o. Chodzę na nie, dół. Jak to włączy, to się nie, wyłączy. Tu jest dużo lepiej. W górę schodzi się na windę na dół i nagle 60 FPS-ów. Wjeżdżam na górę. I... Uwaga, 29, 20. Aha. Wiecie co, ja zbuduję dolny pokład, wiecie? Więcej do psucia. Wiemy. Dobra, czekaj, tutaj jest... To ja fajnie, że wiecie. Zbudujesz dolny pokład? Fajnie, dziękuję. Kład dolny. Dziwne rzeczy tu się zaczynają tworzyć, wiesz? Kopaj dupa. Hop. Kopaj dupa. Oho. O nie, kopaj dupa będzie bardzo agresywny. To było lekko. To lekko? Nie, nie, ten silnik, stary, nie ten silnik, bo ty nas zabijesz. To jest idealny silnik na kopaj dupa. Bo ty nas zabijesz. To ściągnie cały ten statek w dół. Całą platformę ściągnie. Tak, to jest tak silny statek. Aż tak? Aż tak. A który jest taki mniej silny? Weź ten normalny, tutaj normalny wstawiaj. Naprawdę. Nie no, dawaj ten duży. Paweł tak sobie śmieszkuje. Co, dawaj ten duży? Dobrze. Ten duży jak dasz, to chłopie, to w sekundę będziesz na to włączysz go na samym końcu. O, to na samym końcu włączymy to. Nie klikajcie go. Kopaj dupę. Zobaczcie, że jaki jest fajny. Kopaj dupa. Tak, dobra. No, cały dolny no, pokład żyje. Jeżeli do końca dotrwamy, bo ktoś czuje, że to może być niebezpieczne. No przeżyjemy. Zaraz tuning kończymy, później będzie niszczonko. Będzie super. Dobra. Superowo będzie. Tak, tu mamy patyczka, tu w sumie jest patyczek. To jest niepotrzebne. A, bo to jest tak... Tu weźmiemy, o, rakiety zrobimy jakieś takie. I thruster na maksa. Ale poczekamy. Dobrze, kopaj dupa jest już stworzona. No i fajnie. No i sympatycznie. I o to chodziło właśnie. That's right, my friend. O, dolny pokład więcej, też tak. Już jest utworzony. Można tutaj skakać na dół sobie, tak, fajnie gdzie siedzieć. To było teraz tutaj? O, jest. Miło czas. Czemu jesteś niemiły, co? Co? Mówię, że miło czas można spędzać. Nie klikaj, tylko ci... u mojej nie klikaj. O nie. To jest niebezpieczne. No, lepiej nic nie klikać tam jeszcze. Niektóre rzeczy mogą dziwnie działać. Staram się odkliknąć. No, mój na przykład nie odkliknie. Teraz pewnie będzie ciężko. O, odklikłem, ale klikam. O, już działa. Udało mi się. I'm the smart guy, here. You know? Ja dodaję wagi. Nie klikaj guziczka, nie klikaj guziczka, no spokojnie, widzę. Wow. Boże, bo nie podszedł do tego guziczka, tak się zaczął mu oczy świecić. Mówię, kurde, kliknij chyba. O nie, kurwa. Ej, czy my już opadamy w dół troszeczkę? Nie. Mi się nie. Wydaje. Nie, raczej. Tak, jakby się dostoimy trochę. Delikatnie się przesuwamy. No właśnie. No ale działa wszystko. Bo ja chcę kopaj dupa odpalić, ale... Nie. Oj. Nie mogę? Nie. Gdzie ty jesteś, Piotrek? Ja na dole. Czemu jesteś na dole? Ale że mu nie. Popatrz w sufit, diabeł, co się dzieje? Mówiłem, że buduję dolny pokład. Wisisz na suficie, nie da się sterować sufitem, Paweł. Czemu nie da się sterować sufitem? Nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Wow. Orzesz ty normalnie. Ale koleżeńsko go potraktowałeś. Nie koleżeński, nie kolega. Dobra. Już spuszczam ci windę, Piotrek. Super, winda jest na dole. Jej. Uhu. Okej, okay, co zrobi się stanie, jak przyczepimy do nieba trastery i je włączymy? Niebo odleci. Na pewno. Niebo poleci. Cześć. Wow! Cześć. Skocz na głowę. Krzywdę sobie robicie, już tam widzę. Ale duża ta platforma. Dolna. No. Tam kawał fajnie, platformy dolnej. Będzie to niszczyć, słuchajcie. Pod warunkiem, że nie zladży. Nie zladży, czemu miałby coś ladżyć? Przecież wszystko jest pod kontrolą. Co ty robisz? Śpiewa. Rapuje. Jest, no musiał jakieś wielkie, tłuste rzeczy postawić. Jakiś cylindr postawił tutaj. Co to jest zapisane? Weź się nie czepiaj, zajmij się pracowaniem. Ziom. Ja tak siedzę i pracować tak to ja nie pracuję tutaj. Przepraszam bardzo. Będą spadki. Ja wiem, co zrobię. Nie, nie rób tego. To co? Poczekaj, może inaczej. Faktycznie możemy się przemieszczać. Dodajmy to. Po
pa. Patrz. Tuci. To jest coś bardzo kreatywnego. To jest mój kreatywny projekt. Nazywa się... Projekt miał kreatywny. The Smile. Myślałem, że The Pociąg. You see this? Tuć. To jest odstresowujący The Smile. Gdzie jest The Smile? Halo, The Smiluś! Wkładasz tutaj? W radio! Re. To jest on. To jest Smile? No jest, no gdzieś patrz, tu ma... Bez sensu nie samo brakuje. To są brwi... Wąsa? Nosa. Co mówisz? O, to jest ten wąs. Nosa, a wąs? Kinola mu dają. Niebieski? Big boy. Tłumacz de natura. Myślę, że mamy skończony chyba ten stop. Menelaos, tak? Nie wiem, czy coś jeszcze, bo tak zastanawiam się, co mogę jeszcze tutaj zrobić ciekawego. Nie, no jest okej. Okay. A w kolejnym odcinku to zniszczymy. Także tak, ten, oczywiście. Zapraszamy. A co z kopaj dupasa? To już. No, w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku kopiemy dupasa. Dobra, to cześć. Cześć! Trzymajcie się, hejos.